Cześć, jak trzymacie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 18 Ultimate Team, tak jak wczoraj zapowiedziałem. I tak jest, widzicie po tytule urodzinowe transfery, ponieważ kupiłem dwóch zawodników, którzy otrzymali karty z okazji 9 urodzin Ultimate Team. Chcę rzucić okiem tylko na listę transferową, czy sprzedały się moje ostatnie karty. Chyba tego nie zobaczę. Okej. Okay. Mam 55 tysięcy na koncie, to oznacza, że ktoś kupił mojego Modricia. I tutaj tylko ten Lozano, to bo miałem jeden pomysł na skład z Hernandezem, no ale może zrobimy go w przyszłości. O proszę, ten srebrny ze Sportingu poszedł za 3400. Też miło, jednak Suarez niesprzedany. 52 mecze, 51 meczów, 52 bramki, 21 asyst. No jednak potrzebuję pieniędzy. Pieniędzy potrzebuję i kurczę, chcę, żeby ktoś go kupił, więc niestety trochę zaniżę cenę. No ale mówię, nie mogę przez to ukończyć swojego składu. Napastnik idealny, jednak mówię, chcę spróbować czegoś innego, ponieważ wyszły te nowe karty, które bardzo mi się spodobały. Jest Draxler i jest też Schürrle. No i Julian Draxler, pamiętacie go chyba z zeszłej FIFA, uwielbiałem nim grać. Każdy strzał z dystansu wchodził do siatki. Teraz otrzymał kartę specjalną na SPO, czyli na pozycji, na której to... Kurde, zgubiłem go. Na pozycji, no, na której do FIFA się nadaje idealnie. No mam tylko nadzieję, że w grze będzie to czuć, że naprawdę ma takie staty. Dam mu jeszcze styl gry, żeby taki biedny się nie czuł. No i właśnie, muszę ukończyć drużynę. Nie no, ten Suarez się na razie nie sprzeda, więc muszę kupić tak prowizorycznie ostatnich graczy. No boli ten Ferman, 7,5 tysiąca, ale go potrzebuję, no. Innego bramkarza z Bundesligi nie widzę w tym zespole. W tym zespole miał się znaleźć urodzinowy Sissoko, jednak tak jak powiedziałem, nie mam jeszcze kasy, więc muszę kupić Johana Kabaya. Po prostu jakiś środkowy Francuz. No przepraszam, jednak nie do końca się wyspałem, bo nagrywam to jeszcze wczoraj po tym moim powrocie z Liverpoolu. No nie no, środkowy pomocnik z Francji, bo... O co mi chodzi? Tylko nie wiem, czy ja będę miał pełne zgranie, bo Sissoko się... Dobra, olać to na jeden mecz, dam radę. No i Mustafi na środek obrony, ale on pewnie też kosztuje teraz z 8 tysięcy. Chcę kupić jego kartę Inform, ocenioną na 87, kosztuje 60 tysięcy, więc no mówię, to... Oni są tylko na ten odcinek, jak sprzeda mi się Suarez, to kupuję te lepsze karty, spokojnie, bo... Kurde, 8 tysięcy za taką kartę? Nigdy. No dobrze, drużyna... Prawie jest ukończona, lewa strona wygląda wyśmienicie, jest Inform, tak, tyle na niego czekałem, naprawdę, bo doskonale wiecie, że jego podstawową wersją grało mi się świetnie i w poprzedniej FIFA i w tej, ale wreszcie zrobił coś dobrego i jego nagrodziło, więc super. No, napad jest też dobry, debiut Hernandeza w dzisiejszym odcinku, tylko nad prawą stroną muszę popracować. Czas na pierwszy mecz, z pewnością nie będzie łatwo, koleś ma stroje hashtag United, czyli musiał raz wygrać turniej kwalifikacyjny, szacunek, ale drużyna normalna. Jako, że to będzie poważne spotkanie, to od razu zajdzie Kabaj, Goretzka na prawą stronę i Bakayoko na SPD. Tak będzie lepiej z pewnością. Okej, okay, oby mi się grało dobrze Meksykaninem, bo no bo prawda jest taka, że jestem z nim związany już praktycznie do końca FIFA, chyba że go użyję w jakimś SBC, jednak on ma świetne statystyki, no... Oby był dobry, zobaczmy jego pierwsze... celne uderzenie, jednak żona tego piłkarza z pewnością nie będzie zadowolona. Dobra, w planach mam kupno Informa Mustafiego, Informa Oriera i tego, urodzinowego Sissoko, więc wydaje mi się, że za Suareza powinienem być w stanie dokonać tych trzech transferów. Teraz muszę uważać Florencji przy piłce, choć nie, to jest jakieś bardziej zaawansowane rozegranie. Muszę pokryć. No i nie ma gola na szczęście, ale wiedziałem, co rywal zrobi, a i tak nie mogłem tego powstrzymać. Goretzka z kontratakiem. Draxler i jest Luis Hernandez, otrzymuje piękną piłkę od niemieckiego pomocnika, ale Barcali to przeciął. Dośrodkowanie to było do przewidzenia i luzy, choć nie... Chyba nas... Nie wiem, kto nas uratował, ale ktoś nas uratował. Schürrle ładnie się zastawił i do Draxlera. Ten jest w polu karnym. I on to musi wyku... Andre Schürrle, czy to on zdobędzie pierwszą bramkę w tym meczu dla naszego zespołu? Schürrle znajduje sobie lepsze miejsce. Gol! 1-0. Piękny finisz. No proszę. Niespodzianka, bo nie spodziewałem się. Nie no, jak to czasami, naprawdę, jak siebie czasami posłucham, to aż tylko spisać i do jakiejś książki to wrzucić. No, ładnie się zachował w tym polu karnym, jestem z niego dumny. Myślałem jeszcze nad Wernerem, ale na razie Schürrle pokazuje, że warto było na niego postawić. Zmiany w drużynie przeciwnika, widzę Wernera, widzę też Deulofeu, który teraz podaje do Niemca i wejście Smoka 1-1. Alaba z dystansu, wow! Dobra decyzja, będziemy mieli corner. Alaba, genialnie. I Hernandez, gol!
Jonathan Tah, co za powrót do drużyny i co za opanowanie. No, rozpoczęło się to spotkanie teraz, nie ma co. Pierwsza połowa taka trochę nudna, dopiero w 45 minucie gola, tutaj początek drugiej części i od razu, cios za ciosem. Okej, to mi się podoba. No i Tah, co za potwór, słuchajcie, ja dałem za niego tylko 20 tysięcy. Czekajcie, bo to jest obrona Fermana. Tak o tym mówię, bo chwilę po tym jak wyszła drużyna tygodnia, to kosztowało blisko 40, chyba 50, ale na szczęście no był ten ogromny market crash, co musiałem wykorzystać, bo jego karta wygląda cudownie. Wiem, że Boateng i tak już mało kosztuje, bo 45 tysięcy, chyba 50 tysięcy, przepraszam, ale Tah to Tah. Dwóch naraz. Ja to oczywiście doceniam, ale co tu się dzieje? Leon Goretzka, interwencja, dobitka. Niesamowite, rzut rożny. Kurde, Bakayoko, no jak ja nie lubię nim grać, poważnie. On najgorsze podania w grze, jak i zarówno w rzeczywistości Deulofeu. To wszystko rozpoczęło się od błędu Francuza, ale Mustafi nie zawiódł mnie w tym spotkaniu. Może i zapłaciłem za niego dużo, jak na takie statystyki. No ja po prostu tak, jak na jego kartę, ale było warto, bo ratuje mnie w tym meczu, a teraz Hernandez, nie tym razem. I ostatni gwizdek, Mustafi, obrońcą tego spotkania. Jestem ciekaw, czy gra go nagrodzi, bo według mnie zasłużył na jakąś tam małą statuetkę. No Barcali też dobrze grał, nie dziwię się, że kamera go pokazuje, jednak byłem w stanie przejść przez niego. Zdobyłem te dwie bramki, zdobyłem, wygrałem mecz, wygrałem, ale to Tah został man of the match, no bo zdobył bramkę, ja to rozumiem. Dobrze, 3 punkty zdobyte, 4 mecze do końca, potrzebuję... Serio? Tylko 2 zwycięstw i 2 remisów? No nie no, ja wygram 3 mecze, spokojnie, luz. Nie mogę też zignorować jednej rzeczy, proszę państwa, przed chwilą pojawiło się wyzwanie o Kakę. Tak jest. Kosztuje 100 tysięcy, trzeba jednego gracza z Milanu mieć, z Madrytu, z Orlando City, ocena 83, zgranie 80, no i jeszcze Brazylia, też minimalna ocena 83, no... W takim momencie to wydali, że serio, trochę to kosztuje. Czy ja mam kogoś z MLS? Może mam, może będę bliżej wykonania tego wyzwania, bo nie... Rany, no tyle graczy i nikogo z Orlando. Jest Da Silva, który pewnie teraz kosztuje 10 tysięcy. Jest też Donovan. Jestem ciekaw, czy osiągnął cenę maksymalną? Nie, 3,5 tysiąca, ale i tak go sprzedam. No cóż, teraz najłatwiej to byłoby mieć po prostu Kakę w drużynie, bo on podbija ocenę ogólną. No ta karta wygląda przepięknie i naprawdę chciałbym go mieć w swojej kolekcji. Jest bardziej grywalny niż Pirlo, to fakt, choć ma okropną wytrzymałość, ocenioną na 53, jeśli dobrze pamiętam. Można też zrobić jego wersję na wypożyczenie, tylko... No właśnie, jakie wymagania? Zgranie zespołu minimum 80. Okej, potrzebuję 2 graczy, idę ich kupić. I cyk... Gotowe. Bez wielkiego nakładu finansowego, wypożyczony Kaka trafia do mojego zespołu na całe 5 meczów. Na pewno go przetestujemy w tym odcinku, bo chcę wiedzieć, czy warto wydać 100 tysięcy, czy nie. Za jego wyzwanie dostaje się w miarę fajne paczki, więc nawet może się to zwrócić, ale no zobaczymy, czy warto. No dobrze, jest Salah, jest Firmino, ale nie ma Mane, więc... To nie ma prawa zadziałać, ale jest Sané, dobra, więc prawie jak Mane. Ja naprawdę nie wiem, co jest, czy granie może, kurczę, połączyć mnie z kimś, z kim nie będzie lagowało, przecież to powinno być tak proste do zrobienia. Szyrle, będzie pierwsza bramka. Nie, Ter Stegen broni, ale to jeszcze nie jest koniec tej akcji, no może za 10 minut się skończy przy takich lagach. Czekamy, czekamy na dośrodkowanie, udało się, jest główka, nie ma główki, jest przyjęcie, jest gol Gorecki. 1-0, więc dobrze, może ta bramka sprawi, że przeciwnik nie będzie miał ochoty grać i wyjdzie, to byłoby fajne. Draxler do Rodaka i Szerle powinien to skończyć. Profesor, 2-0. To jest ciekawe, ale na razie Andre gra lepiej od Luisa Hernandeza. Znaczy, też oczywiście nie chcę krytykować ikony, jednak... No dobrze, no Meksykanin ma po prostu inne zadania, po prostu w tej mojej taktyce on tworzy akcję, ale mam nadzieję, że jednak kiedyś tam trafi do siatki. Aurier znów podłączył się do ofensywy, przeciwnik wyszedł bramkarzem, Andre Schürrle! Gdyby nie obrońca, byłaby bramka, jeszcze Draxler podaje do Niemca w polu karnym, nie wyszło. Ter Stegen, wcale się tego nie spodziewałem. Hernandez, dobrze, dobrze i to jest główka Draxlera, 3-0. To jest to, co mówię o Hernandesie. Może on nie zdobywa bramek, ale dzięki niemu bramki padają i... Rage quit. Ale nie, no nie kończę teraz odcinka, bo chciałem zagrać Kaką. Jeszcze jeden mecz, może nawet mistrzostwo będzie. Jest Messi, Jesse Lingard... Fajny napad. No ale ten Bakayoko, on nie jest aż taki dobry. To jest tylko złudzenie. Szyrle. Podoba mi się jego kontrola piłki i teraz luta z dystansu. Jeszcze na dodatek z lewej nogi, jego słabszej.
No wiecie co? On jest dobry. A jeszcze zapomniałem o jednym graczu, bo naprawdę wiele osób pisało mi o Hondzie. On też dostał kartę urodzinową i jego strzały z dystansu są chyba ocenione na... ile? 99? Chyba coś w tym stylu i że mam go sobie kupić jako super zmiennika. To już w kolejnym odcinku, no bo to jest pewnie ostatnie spotkanie. No i dzisiaj naszym super zmiennikiem jest KK, więc Honda i tak by musiała postać w garażu. Jest podanie w pole karne Aguero. Ferman, proszę państwa, tylko tyle mogę powiedzieć. Po co komu Neuer? Hernandez czekał na Shirley i to jest gol. 1-0. Ja powiedziałem, że to jest gol przed uderzeniem, ale po prostu ja wiem, co Andre potrafi. Super. Aguero, ależ podał 1-1. Czapki z głów. Cios za ciosem, to jest niesamowite, ależ on wymienia te podania i 1-2. Ej, no dobra, znów źle podałem po rozpoczęciu od środka, to jest 3... Nie, to jest słupek. Draxler indywidualnie podał w porę do Oriera. Jeszcze Draxler, Szyrle przy słupku, nie. Lingard jeszcze raz w naszym polu karnym i 1-3. Hernandez, no niesamowite, Lingard by to wykończył, to jest najlepsze. Szyrle zza pola karnego, doskonale, 2-4. Piękny gol. A powtórkę zobaczmy. Wydaje mi się, że Ederson mógł się trochę lepiej spisać, ale nie narzekam. No dobrze, przegrywam dwiema bramkami po pierwszej połowie, ale wiecie co? Teraz czas na zmianę. Draxler no niestety nie gra jakoś na razie dobrze. Mam nadzieję, że się poprawi w kolejnych odcinkach, jednak pewnie dwóch albo jeden. Cicho. Wchodzi KK. Proszę państwa, powitaj... Aha, miała być animacja, jak KK wchodzi z ławki. No chciałem go powitać gromkimi brawami, ale... Okej. Okay. Nie tylko legenda futbolu, ale też legenda naszej drużyny. Grał, tam Balotelli był. Tak, Kaka, Lewandowski i Balotelli. Tam jeszcze El Shaarawy, Luis Gustavo, dobrze pamiętam. Szyrle do Brazylijczyka, ale to będzie wejście smoka. 3-4. Będzie czwarty. Szyrle do Hernandesa i wydaje mi się, że teraz nas nie za... Kurczę, no jak... Oj, nie tak to miało się skończyć. Spójrzmy teraz, Ricardo Kaka, prawa noga, techniczne uderzenie, nie ma gola. Gdzie jest środek obrony? Och, dobrze, że to był Dele Alli. Alaba, Kaka z główki, no nie, no. Nie dam rady, no coś czuję, że nie dam rady. Okej. Okay. Shirley, ty umiesz z główki? Haha, umie z nogi, 4-5, to jeszcze nie jest koniec. No i znów, to wszystko rozpoczęło się od Kaki, ale też ten finish, no... Okej, okay. Warto było na niego postawić, świetny jest Shirley. Nie, co za szmata. Kaka, Shirley, no to by wyszło. Niestety porażka, ale to przez to, że... No niestety nie uzupełniłem tej drużyny do końca, tak. To jest według mnie bardzo dobra wymówka, ale gdybym miał Sissoko... Gdybym miał Oriera w formie i Mustafiego w formie, to wydaje mi się, że tutaj byłyby 3 punkty. Shirley zawodnikiem meczu. Dla mnie to był hat-trick. No, zobaczmy powtórkę tego samobuja Bakayoko, bo ja nie wiem, co się tam stało. O, widzicie, nawet nie możemy tego zobaczyć. Spokojnie, w kolejnym odcinku będzie zwycięstwo. Odcinek się kończy, Suarez nadal nie sprzedany, no ale naprawdę za tak promocyjną cenę? Nie rozumiem tego. Wiecie co, najchętniej to bym... tę prawą stronę zrobił z Bundesligi, tutaj bym dał Boatenga, tylko no właśnie, Piszczek nie wydaje mi się, by był odpowiednim graczem do Food Champions, a też nie wiem, jaki trzeci środkowy pomocnik miałby się tutaj znaleźć z Bundesligi, dlatego też, no chyba jednak będzie Premier League. Zobaczymy. No może Mustafi oceniony na 87 będzie lepszy. I Hernandez, proszę, przynieś mi w kolejnym odcinku bramki, bo na razie to jesteś w cieniu Shirle. On zagrał dzisiaj bezbłędnie. Draxler? Od ciebie oczekuję więcej i mam nadzieję, że pokażesz to w kolejnym filmie. Dziękuję wam za oglądanie i dajcie znać w komentarzu... Nie, no wiecie co, nie dawajcie znać, bo ja jakoś zrobię SBC o kakę. Tylko no, najpierw ulepszę zespół. No zobaczymy, wiecie, zobaczymy jak będzie wyglądał mój stan konta. Dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego dnia, do zobaczenia jutro, pozdrawiam. Cześć.